Karolina, powiedz mi, co dzisiaj robiliście? Dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień nagrań, kończymy wszystkie choreografie, ustawienia. Sprzęt się już rozkłada i dzisiaj nagrywamy pierwszy dzień. Super. Dzisiaj jest dzień czwarty, więc podejrzewam, że już troszeczkę ciało odmawia posłuszeństwa, ale mimo to widzę, że nadal walczycie, jest dużo energii. Powiedz mi coś o tym. Tak, wszystko nas boli, mamy pełno siniaków, wszyscy jesteśmy obolali, ale dajemy radę, jest super energia i damy radę. Myślę, że ją troszeczkę pozyskujecie od instruktorów, bo starają się i robią co tylko mogą. Tak, naprawdę są niesamowici, dają nam tyle energii i motywacji do działania. Powiedz mi, bo w pierwszym dniu coś tam napomknęliśmy o tej miłości twojej do Luki, czy coś więcej może byś chciała nam rozwinąć na ten temat? No także, zaczęło się to na obozie Michaela Jacksona w 2014 roku. I wtedy dostałam od Luki banana. Powiedział, że da jednej osobie na koniec jednego banana i dostałam go ja. I tak się składa, że mam go tutaj ze sobą. Przez te wszystkie lata, uwaga, ten banan jeszcze istnieje. Istnieje i jest w bardzo dobrym stanie. Przechowuję go razem z kolczykami, które również dostałam od Luki. Czyli widzę, że nic się nie zmienia, wszystko dalej. Co ci się w nim aż tak podoba? Nie no, podoba mi się strasznie styl, w jakim tańczy, właśnie tutaj idzie do nas. Podoba mi się styl, w jakim tańczy i jego choreografie są naprawdę świetne. Dobra, dziękujemy, że się... Dziękujemy, że się z nami tym podzieliłaś. Wracaj do pracy, bo troszeczkę wam przeszkadzamy i do zobaczenia później. Dzięki. Hi Luca, how are you feeling today? I'm fine, thank you. So I have a few questions for you. So my first question will be, what were you doing with all our groups? So here I have class with three groups. The first group is the older. I prepare for them kind of mix with song by Kendrick Lamar, Bruno Mars and Busta Rhymes. I think it's almost hard choreo, but the guys are working nice. With the second group, the middle one, I prepare a mega mix with the music by Missy Elliott. They have a lot of power and I love the way they put all their body, the face in the choreo. They work hard, yes. Last group was the baby, the really kids. With them I do only one song with Shape of You, but they are nice too. What do you like the most in Poland? Yes, for sure the love that all the people put in dance. Because for me, here, from the younger to the older, all the people give a lot of themselves for dancing. Not only hip-hop, maybe also modern, classic or whatever, but I can see from how they live here in the camp, they have a very nice, hard to explain in English, a very nice way to put themselves with the dance and split together in the life. I don't know if you understand, but when they put their life and their dance together, they find a good way to live, to live. Do you think that you will come back to us maybe next year? Oh yes, if Andy want me, for sure. Because I think it's 7 or 8 times that I come here. So every year, say if it's possible, I will come. Last year was impossible because in the same period, I have my camp in Italy. Yes, and so it was impossible to come because usually I come here in Poland and Andy come in Italy. So if the two events don't take the same period, we can do it. Thank you for your time and take care. Thank you, Miss Kolecka.